Rowery cargo lub, bardziej po polsku, towarowe, to coraz popularniejszy środek transportu. Do niedawna uważałem, że to raczej zabawka dla rowerowych freaków, ale im dłużej się przyglądam, tym bardziej jestem nimi zainteresowany. Wybrałem się więc na króciutki test jednego z nich, a przy okazji postanowiłem wypytać naczelnego cargo bikera Polski o to, co można z nimi robić poza wożeniem anegdotycznych lodówek. Bartosz Jakubowski, węzeł przesiadkowy, zaczynamy! Jesteśmy w Parku Skaryszewskim w Warszawie. Moim gościem jest Hubert Mazur, naczelny cargo biker Polski, człowiek, który po godzie się nie kłaniał. Witam cię serdecznie. Witam, cześć, bardzo miło. Powiedz, co dzisiaj ty i twoi ludzie robicie tutaj w Parku Skaryszewskim? Prezentujemy rowery towarowe, kilka modeli, takich bardzo podstawowych, bardzo przekrojowo. Model trzykołowy, modele dwukołowe, rowery bez wspomagania elektrycznego i takie ze wspomaganiem i to takim też w różnych wariantach, z silnikiem w tylnej piaście, silnikiem centralnym, także każdy, kto jest zainteresowany, zobaczy coś ciekawego dla siebie na pewno. Chodzi nam oczywiście o to, że Warszawa to jest jedno z miast, gdzie widać ogromne zainteresowanie rowerami towarowymi, szczególnie w związku z koronawirusem. Trafia do nas coraz więcej osób, które pytają o rowery towarowe właśnie w takim kontekście. I to są historie w rodzaju: nie mam auta, nie chcę mieć auta, mam dwójkę dzieci, komunikacja miejska wydaje mi się aktualnie nie za dobrym pomysłem, jedyną opcją jest rower towarowy. Więc trochę nas sytuacja zmusiła do tego, żebyśmy się wszyscy przesiedli na rowery. My z tego oczywiście korzystamy, ale myślę, że to jest ten trend pozytywny dla całego miasta, dla wszystkich, mieszkańców miast. Czyli można powiedzieć, że koronawirus faktycznie zwiększył wykorzystanie rowerów, że to nie jest moja pojedyncza obserwacja, że tych rowerów na ulicach jest więcej, że ludzie chętniej jeżdżą rowerami, szczególnie do takiej codziennej, jakby wymuszonej mobilności, czyli właśnie z dziećmi do przedszkola, do pracy, na zakupy. To się potwierdza, rozumiem, również w twojej branży. Absolutnie tak. Rowery rzeczywiście zaczynają być traktowane jako poważna forma transportu, nie jak kiedyś rekreacja. Znaczy, to jest tendencja, która trwa w Polsce od kilku lat. Wzrost liczby rowerzystów rok do roku. Ale to, co teraz obserwujemy, to że mimo, że ogólnie wiele podróży nam wypadło, bo bardzo wiele osób pracuje zdalnie, niestety też wiele osób straciło pracę, na rowerów na ulicach widać więcej. To mówi samo za siebie. I dobrze by było ten pozytywny trend podtrzymać, nawet wręcz wzmocnić go, dlatego że jeśli wrócimy do jakiejś takiej normy, jeśli chodzi o nasze życie społeczno-gospodarcze, to bez tego po prostu wszyscy tkniemy w korkach. Niektórzy mówią, że nie chcemy wracać do normy, do tej dawnej normalności, która właśnie była zakorkowana, że jest to czas na to, żeby pójść krok dalej i zmienić nasze nawyki mobilności w obliczu tego, że można jeździć zdrowiej, zdrowiej dla siebie i zdrowiej dla innych, ale też zdrowiej unikając zagrożenia zakażeniem. Tak, jest tutaj kilka aspektów i rower tak na każdym polu pokazuje swoje przewagi. Znaczy, po pierwsze to jest tania i dostępna dla wszystkich forma transportu, inaczej niż auto, które było, nie było, wymaga nakładów, nawet jeśli to jest stary trup, to wciąż trzeba go utrzymywać, nie każdego na to stać. Po drugie, to jest forma transportu, która jest bezpieczna pod takim względem sanitarno-higienicznym, nazwijmy go. No i po trzecie, to jest też tak, że rower nie ma tej terenochłonności, którą ma samochód, w związku z czym właśnie rowery nie utykają w korkach. Znaczy, śmiejemy się czasem z korków rowerowych, ale przecież to wygląda najmniej tak, że czeka się jeden cykl na przejechanie, jeden cykl więcej na przejechanie przez światła. Nikt chyba nie widział takiej sytuacji jak na wielu ulicach tu w Warszawie, gdzie czasem, żeby przejechać odcinek kilometrowy, potrzeba 15 czy 20 minut. Zatem rower absolutnie jest numerem jeden, jeśli chodzi o radzenie sobie z transportem po pandemii, po koronawirusie. Myślę, że to po prostu wymaga śmiałych działań ze strony samorządów, ze strony państwa. Ostatnio słuchałem z zainteresowaniem Olivera Schneidera, który opowiadał o tym, co się dzieje we Francji. I tam powstaje, na przykład w samym Paryżu, 650 km nowych tras rowerowych, tymczasowych, które zapewnią milionom Paryżan możliwość poruszania się rowerem bezpiecznie. I to widać. Tam ponoć jest tak, że wszystkie rowery już znikają z półek. U nas jeszcze cokolwiek można wyrwać. To jest ten pozytyw.
No właśnie, pozadaję pytanie, bo jednak rowery cargo są dość drogie, patrząc w stosunku do zwykłych rowerów. Czy można liczyć, że jakby upowszechnienie się ich sprawi, że te ceny spadną? Na to bym nie liczył. Jest kilka powodów, dla których tak jest. Znaczy, to rowery towarowe nigdy nie będą produkowane w takich ilościach jak zwykłe rowery. Poza tym mają pewne specyficzne komponenty, jest tam po prostu więcej wszystkiego, to wymaga większych nakładów. No i generalnie tendencja jest dzisiaj taka, że nie tyle ceny spadają, co rozwijają się technologie. Pojawiają się coraz nowe rowery, nowe pomysły. W tej chwili takim ogromną lokomotywą dla rynku rowerów towarowych są Niemcy, gdzie są rządowe dopłaty do tego typu formy transportu. W zeszłym roku sprzedało się w Niemczech ponad 70 tysięcy nowych cargo i to jest już taki największy rynek cargo na świecie. Efekt jest taki, że powstaje wiele nowych startupów, niemieckich firm, które tworzą takie rowery. Nie gdzieś w garażu na zapleczu, ale stosując przemysłowe standardy, często są to ludzie, którzy wywodzą się z branży motoryzacyjnej, to też jest znamienne. I w związku z tym osiągamy coś, znaczy to, co obserwuję. Pojawia się coraz więcej rowerów, które faktycznie mogą zastąpić auto w mieście. Znam takich ludzi, jest ich coraz więcej, którzy już nie tylko rezygnują z tego drugiego samochodu w rodzinie, ale wręcz rower staje się dla nich środkiem transportu numer jeden, bo to jest rower wspomagany elektrycznie, z silnikiem centralnym, na przykład Boscha czy Yamahy, który pozwala na codzienną jazdę przez cały rok. Jego utrzymanie też jest na poziomie motoryzacyjnym, w sensie jest to jakiś tam toryzowany serwis i tak dalej, więc summa summarum może to być coś, czym co jest środkiem transportu numer jeden. A poza miasto ewentualnie zostaje samochód. Poza miasto. W mieście rower numer jeden. Dziś pogoda nam dość nie sprzyja, cały czas pada deszcz, to pewnie będzie słychać na nagraniu. Ale jak wygląda zainteresowanie takim pokazem rowerów cargo, możliwością przetestowania w warunkach terenowych, a nie tylko w sklepie? Jak, że tak powiem, ludzie do tego podchodzą? No i ilu z tych oglądających zostaje potem twoimi klientami? Dzisiaj to było dla nas szokujące, ale na event zapisało się 80 osób. Oczywiście spodziewamy się, że znaczna część odpadnie z powodu pogody po prostu. Mimo wszystko dla tych nawet kilku osób czy kilkunastu, które się tu mają pojawić, postanowiliśmy być bez względu na pogodę i będziemy zgodnie z panem do 18. Powiedziałbym, że to jest zawsze jakiś ułamek tej ogólnej liczby testujących. Myślę, że takie wydarzenia jak to służą może nawet bardziej oswojeniu z rowerami towarowymi niż bezpośrednio sprzedaży. Chodzi o to, że niestety większość Polaków, inaczej niż Holendrów, czy Niemców, czy Duńczyków, nie ma takiej możliwości, żeby pożyczyć taki rower od sąsiada albo od kogoś z rodziny, przetestować. Takie eventy są jedną z niewielu okazji. Rowery towarowe są też takim sprzętem, który rzadko jest w ekspozycji sklepów, więc nawet tam jest problem. Stąd widzimy taką potrzebę, żeby być tutaj i pewnie wrócimy nie dalej niż za miesiąc ponownie do Warszawy z prezentacją rowerów. Gdyby nie koronawirus, byliśmy teraz trzeci raz tutaj w tym roku. I pewnie planowaliśmy jeszcze kolejne dwa albo trzy przyjazdy. Tak więc wrócimy na pewno. Zanim jeszcze postawimy kropkę, mam do ciebie ważne pytanie, które zadają mi słuchacze. Otóż to, gdzie przechowywać rower cargo? Słuchacz pewien zwrócił się do mnie takim pytaniem, zrobiłem już odcinek na ten temat, natomiast teraz pytam ciebie jako człowieka bardzo obeznanego w rowerach cargo, gdzie w polskich warunkach rower cargo można przechowywać i co można zrobić, żeby to przechowywanie było łatwiejsze? Oczywiście super jest mieć wózkownię czy rowerownię, w której można taki rower prowadzić, do której można prowadzić. To wymaga nie tylko tego, żeby ona była, ale żeby na przykład nie było tam schodów, żeby były dość szerokie drzwi. To wymaga ograniczeń, znaczy to są ograniczenia bardzo potężne. Myślę, że tak naprawdę z czasem większość Polaków przywyknie do tego, co jest standardem w Holandii po prostu, do tego, że rower towarowy stoi na ulicy. I to jest oczywiście tak, że jest obawa, czy go nie ukradną. Pocieszę, nie kradną i czy się nie zniszczy. Jeśli się go zabezpiecza odpowiednim zapięciem, ulokiem najlepiej albo solidnym łańcuchem, jeśli ten rower jest przykryty taką opończą na całą konstrukcję, jak niektóre motocykle, to nic mu się nie powinno dziać. A zatem ta ulica wydaje się normalnym rozwiązaniem. Szczęśliwie też pojawiają się powoli pierwsze polisy ubezpieczeniowe na rowery, takie, które pokrywają również wartość roweru towarowego klasy premium, takiego nawet za 20 tysięcy, a zatem myślę, że to się w ogóle będzie rozbudowywało również. Te obawy otrzymania na ulicy są chyba nieuzasadnione.
Myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy to się upowszechni. Natomiast oczywiście, znowu piłeczka trochę po stronie samorządów, bo wiemy, że wiele wspólnot, wielu mieszkańców nie ma możliwości na własną rękę zostać problemu parkowania rowerów towarowych. W Kopenhadze pojawiły się lata temu takie parkingi w formie jakby plastikowego autka, którego cztery części otwierały się, także tworzyły, to były parki na cztery rowery towarowe, zostało na ulicach. No i pytanie do polskich samorządów, który pierwszy stworzy parkingi dla rowerów towarowych. Warto zwrócić uwagę, że takie jedno autko, w cudzysłowie, autko, w którym parkują cztery rowery towarowe, oznacza cztery auta na ulicy mniej. Nie tylko jeden samochód mniej, jak mówi pewien znany bloger, ale również cztery samochody mniej można zrobić. Dopytam cię jeszcze o te polisy dla rowerzystów. Co się w nich mieści? Czy to jest tylko kradzież, czy to jest odpowiednik autokasko, odpowiedzialności cywilnej? Znaczy to są polisy przeciwko kradzieżowe przede wszystkim. Nie obejmują raczej uszkodzenia roweru. Taką ofertę ma jako pierwsze PZU, zdaje się, na ubezpieczenie roweru. Właśnie takiego do 25 tysięcy nawet. Także myślę, że to jest kierunek, jak to będzie szło. Do tej pory polisy ubezpieczeniowe na rowery były najczęściej do kwot 5 tysięcy złotych, co zupełnie nie pokrywało wartości takiego sprzętu, było niewystarczające. Bo niestety rowery cargo wciąż kosztują trochę więcej. To ile dzisiaj, żeby zacząć zabawę typowa rodzina 2+2, żeby zacząć tą zabawę w rowery cargo, musi u Ciebie wyłożyć? To znaczy, w związku z tym, że też kurs euro jest taki, jaki jest, te ceny ostatnio uległy korekcie, ale generalnie od mniej więcej 6,5 tysięcy złotych można myśleć o takim rowerze, no nie tyle podstawowym, co takim wystarczającym do codziennego korzystania na niezbyt długich dystansach. No i tutaj no nie ma właściwie górnego zakresu, dlatego że są i takie rowery towarowe, które kosztują po 15 tysięcy euro, ale myślę, że ten budżet do 10 tysięcy już powoli znaleźć coś bez napędu elektrycznego, co byłoby bardzo w porządku, natomiast 12 tysięcy złotych to jest koszt roweru z napędem elektrycznym, też takiego w miarę przyzwoitego. Poprzednio, kiedy widzieliśmy się przy okazji wykładu Petera Walkera i jego książki, ty też można było go usłyszeć, tak wtedy, kiedy i ciebie, praktycznie w tym samym miejscu się nagrywaliśmy. Główne hasło jego książki to było: rowery ratują świat. Jak rowerem cargo można uratować świat? Rower cargo to właśnie, jak powiedziałem, jedno auto mniej, albo jeden SUV na ulicach mniej. To po pierwsze. To oczywiście oznacza więcej przestrzeni w miastach dla wszystkich mieszkańców. To oznacza, no to jest niebagatelna sprawa. Widzimy to po szalonych ostatnich miesiącach i latach, kiedy jest coraz cieplej, mniej konsumpcji energii, mniej produkcji odpadów, a zatem mówimy o życiu w sposób bardziej zrównoważony, ale też aspekt, który powinien każdego interesować osobiście, to znaczy jego własne zdrowie. I dzisiaj to nabiera szczególnego wydźwięku, bo mamy pandemię i już nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby być w formie. Ten rower jest tą formą transportu, która jednocześnie zapewnia nam gimnastykę codzienną i niezbędną porcję ruchu, ale też pozwala zachować dystans społeczny. To jest niesamowicie ważne i pewnie będzie tematem numer jeden, nawet jeszcze grubo po wynalezieniu szczepionki, tak? Czyli mówimy o najbliższych latach co najmniej, kiedy właśnie to dzięki rowerom będziemy w stanie chronić się przed chorobą. Trochę zażartuję, ale przyznam szczerze, że dystansem społecznym to jest raczej tak, że jak jadę rowerem, to spotykam na ulicy znajomych, których jadąc samochodem bym nie spotkał, bo byśmy się minęli po prostu na ulicy, a teraz mogę ich spotkać, kiedy mijamy się rowerem albo spotykamy na tych samych światłach. I ten dystans społeczny raczej powiedział, że z jednej strony jest większy, a z drugiej strony jakby ten rower pozwala zachować kontakt ze światem ciągle. Tak, zdecydowanie, pozwala zachować kontakt ze światem, ale jeśli chodzi o rower cargo na przykład, to dystans, który wytwarza, jest wręcz idealny. Wynosi jakieś 1,5 do 2 metrów. Myślę, że to jest optimum, na to należy stawiać. Jestem przekonany, że jakby wiatr, który zawiał w tą stronę, to nie jest kwestia chwilowej mody, to jest kwestia raczej długofalowego trendu, który uległ wzmocnieniu i myślę, że polskie miasta prędzej czy później, mam nadzieję, że rzeczywiście jak najszybciej, będą pełne rowerów towarowych, będzie to normalny widok. Wciąż jestem jeszcze pytany, jak jadę na rowerze, czy sam to zbudowałem.
Mam nadzieję, że takich pytań będzie czasem coraz mniej. Jestem przekonany, że to się upowszechni. Stanie się normalnym widokiem. Tak jak stało się w Niemczech, dosłownie w ciągu 3 lat. Tam następuje ta rewolucja bardzo szybko. To liczymy na to, że w 2023 roku również i u nas taka rewolucja będzie miała miejsce. Moim gościem był dzisiaj Hubert Mazur, naczelny cargo biker Polski, towarowe.pl. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zdrowia. Co do moich wrażeń z jazdy elektrycznym rowerem towarowym, to muszę przyznać, że Urban Arrow kupił mnie całkowicie i uczciwie ostrzegam, ten fragment to nie reklama, ale będzie bardzo subiektywnie. Najpierw przyzwyczaić się trzeba do nieco odmiennego stylu jazdy, ale to nie jest fizyka jądrowa i stanowi raczej element zabawy niż przykrego obowiązku. Druga fajna rzecz to skrzynia ładunkowa. Pomieści spore zakupy i dwójkę dzieciaków, a jak dopniemy adapter do fotelika samochodowego typu Maxi Cozy, to możemy jeszcze przewieźć, twarzą do nas, dodatkowego niemowlaka. Druga sprawa to wspomaganie elektryczne. Nigdy nie byłem fanem pompowania rowerem pod górę, rzekłbym nawet, że to najmniej przyjemny element korzystania z roweru jak dla mnie. Z rowerem elektrycznym jest zupełnie inaczej. Nie jest oczywiście tak, że rower elektryczny wjeżdża za nas sam pod górę, bo pewną energię trzeba włożyć w pedałowanie, to nie jest elektryczna hulajnoga, to tylko elektryczne wspomaganie naszej jazdy. Uczucie, jakie towarzyszy takiemu wspomaganiu, trudno mi jest opisać, natomiast subiektywnie jest to bardzo przyjemne i dodaje dodatkowego uroku w stosunku do jazdy zwykłym rowerem. Jedyne, co póki co skutecznie wstrzymuje mnie przed zakupem, to w pierwszej kolejności cena. Więc jeżeli macie dwójkę dzieci, to za 2 razy mniejsze pieniądze spokojnie kupicie zwykły rower ze wspomaganiem i porządną przyczepkę do niego. Druga sprawa to problemy związane z dostępnością infrastruktury rowerowej. Nie chodzi tylko o istnienie, ale też o to, że w większości jest kompletnie nieprzystosowana do dłuższych rowerów mających większy promień skrętu niż zwyczajny rower. Tutaj odsyłam Was do recenzji innego modelu w ostatnim Green Car Magazine. Link w opisie odcinka. Autorką tej recenzji jest dobrze Wam znana Agata Rzędowska. Trzeci problem już poruszałem w jednym z poprzednich odcinków. Problemy z parkowaniem szczególnie tak dużych rowerów w miejscu zamieszkania. Podsumowując, aby rowery cargo upowszechniły się w naszej nowej rzeczywistości, potrzebujemy zmiany paradygmatu. To znaczy w społecznej świadomości musi najpierw zaistnieć taka myśl, że rowery, zarówno te zwykłe, jak i towarowe, nie tylko są narzędziem do rekreacji, ale też świetnym narzędziem do zaspokojenia naszej codziennej mobilności. Ja tu niestety przed nami jeszcze wciąż długa droga. Tradycyjnie na koniec bardzo dziękuję wszystkim patronom podcastu, a w szczególności Piero, Pawłowi Zygartowskiemu, Pawłowi Szczurowi, Tomaszowi Tarasiukowi, Monice Stankiewicz, Kubie Czajkowskiemu, Pawłowi Łapińskiemu, Andrzejowi Kaźmirowskiemu, Peterowi Jańczowiczowi, Janowi K., Jerzemu Mackiewiczowi, Jakubowi Kucharczukowi, Julii Widłak, Michałowi Cichoszowi, Łukaszowi Filipczakowi, Pawłowi Musiałkowi i Filipowi Lachertowi. Jeżeli chcecie do nich dołączyć, zapraszam Was na patronite.pl/przesiadkowy. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.